prezydenta Duda nie ma w ostatnim czasie łatwego życia. Z każdej strony krytykuje się zarówno ją, jak i jej męża. Wciąż musi odpierać także ataki opozycji i nienagannie prezentować się na publicznych występach. A teraz Polskę obiegła informacja o wielkiej tragedii pary prezydenckiej. Andrzej Duda jest uzależniony. Agata Duda niedawno zmierzyć się musiała z ostrą krytyką ze strony obywateli. Którzy uważali, że kobieta całkowicie nie sprawdza się w roli pierwszej damy i jest za mało aktywna. A obecnie wspiera męża w obchodach Dnia Niepodległości. Tymczasem okazuje się, że nie są to najpoważniejsze problemy żony prezydenta. Właśnie pojawiły się szokujące ustalenia. Zgodnie z którymi prezydent Andrzej Duda jest bardzo poważnie uzależniony. A Agata Duda nie potrafi poradzić sobie z jego problemem. Sprawa wygląda naprawdę poważnie. Andrzej Duda silnie uzależniony. Nikt nie wątpi w to, że Andrzej Duda jako prezydent Polski ma na głowie wiele obowiązków i ogromną odpowiedzialność. Co wiąże się zapewne z potwornym stresem, lecz okazuje się, że polityk zdecydował się na bardzo nieodpowiednią i nieodpowiedzialną metodę radzenia sobie z tą sytuacją. Jak podaje Wiktor Ferfecki pracujący dla Rzeczpospolitej. Wśród przetargów kancelarii prezydenta znajduje się szokujący zapis. Otóż zaplanowane jest kupienie 10 100 napojów energetycznych Red Bull. ,400 Red Bull Light lub równoważnych oraz 1000 napojów typu Tiger. Tak ogromne liczby natychmiast wzbudziły zainteresowanie wszystkich mediów. Które otwarcie sugerują, że prezydent jest uzależniony od napojów energetycznych. Które źle wpływają na zdrowie człowieka. Może się to skończyć wielką tragedią. Agata Duda zrozpaczona, nie potrafi pomóc mężowi. Każde uzależnienie jest ogromnym dramatem zarówno dla samego uzależnionego, jak i dla jego najbliższych. Już wiele osób pisze o mękach, przez które z pewnością przechodzić musi Agata Duda. Bo przecież żadnej kobiecie nie podobałoby się to, że jej mąż jest od czegoś uzależniony. Pierwsza dama powinna stanowczo odradzić prezydentowi picie takich napojów w trosce o jego zdrowie. Napoje energetyczne mają bowiem fatalny wpływ na wątrobę.
spożywanie ich w większych ilościach prowadzi do powiększenia i dysfunkcji tego organu. Pojawiły się już także pierwsze komentarze dotyczące tej zatrważającej wiadomości. Pewnie przerażona Agatka wylewa łzy nad swoim żałosnym mężusiem. Niech pije dalej to gówno, to może już niedługo się od niego uwolnimy, szyderczo pisze internauta. Uzależnić się można od wielu rzeczy, ale zawsze jest to dramat. Nieważne czy alkohol, papierosy, internet czy energetyki. Trzeba z tym walczyć, dodaje kolejna osoba. Agata Duda musi teraz szczególnie wspierać prezydenta i powinna mu zabronić pić takie rzeczy. To dla jego dobra, przecież te energetyki szkodzą zdrowiu, podsumowuje internautka. Agata Duda w minionym tygodniu udała się do szpitala klinicznego imienia Księdza Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie. Odbywały się tam uroczystości związane z pożegnaniem profesor Marii Borszewskiej-Kornackiej, która w szpitalu pełniła funkcję szefowej kliniki neonatologii oraz intensywnej terapii noworodka. Kobieta przechodziła na emeryturę, a pierwsza dama postanowiła zaszczycić szpital swoją obecnością. Niestety, przez błędy jednostek, jej życie było narażone na niebezpieczeństwo. Agata Duda w samochodzie, a kierowcy łamią przepisy. Tajemniczy informatorzy donieśli do mediów zawiadomienie. Dotyczące haniebnego zachowania kierowców przewożących pierwszą damę. Jak relacjonuje Super Express, kierowca SOP-u wielokrotnie złamał przepisy kodeksu drogowego. Według doniesień innych uczestników ruchu, kierowca samochodu, którym poruszała się pierwsza dama, włączając się do ruchu, wymusił pierwszeństwo, a to mogło skutkować niebezpieczną stłuczką. To nie był jednak koniec, osoba prowadząca pojazd zdecydowała się na zawracanie na podwójnej. Ciągłej linii, co według przepisów ruchu drogowego jest zabronione i surowo karane. Nieprzepisowa podróż z udziałem Agaty Dudy miała miejsce w czwartek. Był to więc dokładnie ten sam dzień, kiedy doszło do wypadku kolumny rządowej. W której przemieszczała się była premier, Beata Szydło. Dla przypomnienia, tego dnia, w Imielinie na Śląsku, doszło do kolizji z udziałem pani minister. Samochód kolumny rządowej uderzył w Peugeota. Który przepisowo zatrzymał się przed pasami, aby przepuścić przechodzących przez nie pieszych. Funkcjonariusze całe zajście tłumaczyli tym,
że akurat tego dnia samochód prowadził młody i niedoświadczony kierowca. Beata Szydło poinformowała wszystkich zaniepokojonych. Wszystko około była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało, napisała na swoim profilu na Twitterze. Do ilu jeszcze wypadków musi dojść, aby kierowcy Służby Ochrony Państwa zaczęli jeździć zgodnie z przepisami kodeksu drogowego?